wszystkim, kontynuując temat zmian miażdżycowych, blaszki miażdżycowej, z czego ona powstaje, co jest przyczyną, tak, zmian miażdżycowych i problemów z układem sercowo-naczyniowym, posłużę się tutaj badaniami histopatologicznymi, tak? Ale zanim do nich przejdę, będę musiał zaprezentować, może nie musiał, no tak trzeba zrobić, a może i musiał zaprezentować wam trochę teorii, abyście zrozumieli, skąd bierze się nic. No bo skąd się nic bierze, prawda? Jeżeli przyjrzymy się wzorowi strukturalnemu węglowodanom, tłuszczom, białkom oraz kwasom nukleinowym, co widzicie? Czym się różnią te substraty energetyczne oraz budulcowe od siebie? Tak? Widzimy utleniony wodór, nieutleniony wodór, nieutleniony wodór, utleniony wodór. Ma to wszystko duże znaczenie w przypadku wolnych rodników, bo pewnie nie raz, nie dwa słyszeliście od tej lewej strony dietetycznej, szczególnie węglowodanowo-wegańskiej, że wolne rodniki powodują na przykład utlenianie cholesterolu, w związku z tym trzeba obniżać jego poziom. Tylko różnica pomiędzy wodorem nieutlenionym a utlenionym jest taka, że ludzki organizm potrafi kontrolować wolne rodniki, które powstają w procesie fosforylacji oksydacyjnej, gdzie wodór styka się z tlenem atmosferycznym, a mają problem z wodorem, który już został utleniony, z tym wolnym rodnikiem. W związku z tym, dlatego glukoza jest tak idealnym paliwem, źródłem energii dla wszystkich syndromów metabolicznych, które pojawiają się w ludzkich organizmach, jak również i zwierzęcych. Aby nie być gołosłownym, przedstawię wam pierwsze badanie. Badanie zostało przeprowadzone na ludziach, można powiedzieć dawno temu, ale to kompletnie nie ma znaczenia z punktu widzenia nauki. To badanie może być powtórzone w wieku XXI i da ten sam wynik końcowy, gdyż biochemia i fizjologia ludzkiego organizmu jest jedna. Jeżeli badanie nie będzie powtarzalne 5 razy 10, 15, 100, 200, więc będzie zafałszowane przez osoby, które je wykonują, tak? I co my w tym badaniu możemy sobie przeczytać, tak? No możemy na przykład przeczytać, że mamy albo osocze, tak? Bo przyjmijmy, że BSA to jest osocze. LDL to jest cholesterol, który występuje w formie estrów lub wolnego cholesterolu, czyli w formie nieaktywnej lub aktywnej, tak? Tutaj mamy grupę kontrolną, która nie miała zmian miażdżycowych oraz grupę OH, tak? Czyli jest to grupa wystawiana na działanie rodnika hydroksylowego, czyli grupa, która miała do czynienia, można powiedzieć, na podstawie badań histopatologicznych, stwierdzono u nich zmiany miażdżycowe, czyli blaszkę miażdżycową. Widzimy, jak reaguje osocze, jak reaguje cholesterol i dlaczego tak reaguje i poszczególne aminokwasy, tak? Tyrozyna, O-tyrozyna, M-tyrozyna i D-tyrozyna, tak? I widzimy właśnie ten rodnik HO, tak? HO, HO, OH. No tak to wygląda w praktyce. Tak? Przechodząc dalej, widzimy, jak reaguje osocze w przypadku narażenia na metale ciężkie, pierwiastki. Osoby zdrowe, osoby ze zmianami miażdżycowymi, z blaszką miażdżycową, tak? Jeżeli chodzi o cholesterol oraz osocze. W przypadku, gdy są narażone na rodnik tyrozynowy generowany przez co? Mieloperoksydazę, tak? Czym jest ta mieloperoksydaza MPO? Ano jest to taka peroksydaza, która produkuje kwas podchlorawy, o którym mówiłem w jednym z filmów na temat wirusów, bakterii, czyli pierwszej linii obrony, można powiedzieć, przed różnego rodzaju patologicznymi zmianami w ludzkim organizmie. I oczywiście tutaj cholesterol wchodzi do gry.
A szczególną rolę odgrywa tutaj oksycholesterol, który zabija te wirusy oraz bakterie. W związku z tym pojawiają się na przykład zmiany miażdżycowe, blaszka miażdżycowa stabilna lub niestabilna. Też o tym opowiadałem w jednym ze swoich filmów. Nie będę tego kontynuował. Jeżeli ktoś chce, będzie mógł sobie to odnaleźć na moim kanale. Gdyż jeżeli poznamy przyczynę, możemy domyślać się, jaki będzie skutek, i z punktu A dojdziemy do punktu B, i z punktu B powrócimy do punktu A. A w związku z tym dojo, które opisuje zarówno teoretycznie, jak i praktycznie otaczający nas świat, przekazuje prawdę. A pozostała sekta, czy to wysokowęglowodanowa, czy to wysokotłuszczowa w wydaniu ketogenicznym, śródziemnomorskim, czy to w wydaniu wysokowęglowodanowym, tak, śródziemnomorskim, nie rozumie, na czym polega fizjologia oraz biochemia ludzkiego organizmu. I w tym badaniu, gdzie na podstawie badań histopatologicznych udowodniono, że właśnie ta apolipoproteina B100, tak, czyli tak zwane VLDL, czyli trójglicerydy, znajdują się w wyizolowanych zmianach chorobowych za pomocą cholesterolu, tak? Bo trójglicerydy to jest, można powiedzieć, substrat energetyczny. To jest również i cholesterol, który jest takim zwiadowcą w naszym organizmie, który informuje nas o stanie zarówno i energetycznym, jak i zdrowotnym komórek naszego organizmu. I sam cholesterol, LDL, sam w sobie nie jest zły. Gdyż oczywiście w zmianach miażdżycowych ta ditirozyna w cholesterolu LDL wzrasta stokrotnie, tak? Co można zaobserwować w tym miejscu na przykładzie zmian miażdżycowych u ludzi, tak? Grupa kontrolna, można powiedzieć, to są zdrowe osoby. I tylko ditirozyna, tak, reaguje w przypadku zmian miażdżycowych, dlatego jest tak dobrym markerem w obrazowaniu przyczyn blaszki miażdżycowej i chorób układu sercowo-naczyniowego. I ta apolipoproteina, można powiedzieć B100, czyli lipoproteina VLDL, trójglicerydy, czyli węglowodany, czyli glukoza, jest przyczyną zmian miażdżycowych oraz blaszką miażdżycową, można powiedzieć wprost. Nie widzimy, jak wyglądają różnego rodzaju zaawansowane zmiany miażdżycowe w przypadku ditirozyny, tak? Jak wyglądają te zwane nacieki tłuszczowe, gdyż to z węglowodanów powstają trójglicerydy w naszym organizmie, a z tłuszczu spożywienia nie powstanie tłuszcz w naszym ciele, gdyż jest to biochemicznie niemożliwe. I widzimy, jak reagują, tak, aminokwasy utlenione w przypadku właśnie tego rodnika hydroksylowego, tyrozynowego, jak w przypadku zmian miażdżycowych, dlatego ta ditirozyna jest takim świetnym markerem ukazującym zmiany miażdżycowe u ludzi. I nie tylko u ludzi, tak? U zwierząt w tym świecie zwierzęcym, więc cholesterol sam w sobie nie jest zły. Cholesterol to jest taki, można powiedzieć, i to już wszyscy pewnie wiedzą, taki łatacz dziur w przypadku różnego rodzaju stanów zapalnych, które pojawiają się w przypadku wysiłków fizycznych, w przypadku różnego rodzaju chorób, przeziębień i tym podobnych zjawisk, które nas, można powiedzieć, dotykają co jakiś czas, czy to w przypadku stresu fizycznego czy psychicznego. Przechodząc dalej, jeszcze trochę teorii, czyli to, co już wcześniej Wam omawiałem. Badania z XXI wieku, glukoza znakowana fluorem i makrofagi, które chętnie karmią się glukozą, czyli węglowodanami, w przypadku różnego rodzaju zmian, które zachodzą w naszych organizmach. I można by było powiedzieć, i ta lewa strona sceny dietetycznej, węglowodanowo-wegańskiej lub tłuszczowo-wegańskiej, ketogenicznej od diety śródziemnomorskiej, w tym przypadku pewnie obwiniłaby makrofagi, które kumulują się gdzie? W tętnicach, w aorcie, w przypadku zmian miażdżycowych i blaszki miażdżycowej. No ale człowiek, który nawet logicznie potrafi wyciągnąć wnioski z tego, co czyta, no raczej dojdzie do wniosku, że coś tu nie gra, tak?
Więc gdy przejdziemy do badania z XXI wieku, tym razem na zwierzętach, na świniach, gdyż one są takie bardzo wdzięczne w stosunku do badań, gdy są bardzo podobne do ludzi, są monogastryczne i można powiedzieć, i układ pokarmowy, i krwionośny jest bardzo podobny do ludzkiego, są bardzo zbliżone pod kątem DNA do ludzi. Więc tak tutaj zaprezentowano nam badanie, którym te świnie otrzymywały dietę wysokotłuszczową, wysokocholesterolową. Czy ona na pewno taka była? Ja to sprawdziłem, dotarłem, nie było to proste. Okazuje się, że te 20% wychodzi o to, że na 100 gramów paszy 20 gramów pochodziło z tłuszczów, 50 gramów pochodziło z węglowodanów, pozostała część z białka oraz, wiadomo, jeszcze do tego dochodzą witaminy, minerały, błonnik i tak dalej, więc widzimy, że mamy tutaj do czynienia z tym modelem tak zwanym korytkowym, mieszanym, nazwanym przez lekarza medycyny Jana Kwaśniewskiego w XX wieku, tak? Tym najbardziej szkodliwym, gdyż mamy 50 gramów węglowodanów, glukozy, czyli 200 kilokalorii, mamy 20 gramów tłuszczów, czyli mamy prawie 200 kilokalorii, tak? Pochodzących z tłuszczów, a jak wiemy, tłuszcz jest podstawowym źródłem energii dla ludzkiego organizmu, a z tymi węglowodanami, glukozą, jeżeli ich nie wykorzystamy, nie wypalimy, ze względu na to, że posiadają właśnie ten wolny rodnik taki, tak? Który już jest tam, jak spożywamy te węglowodany i ludzki organizm nie potrafi sobie z nim poradzić, pojawiają się problemy, które są w bardzo ładny sposób prezentowane, obrazowane na różnego rodzaju zdjęciach w przypadku zdrowych, tak, świń, jak również w przypadku różnego rodzaju zmian miażdżycowych, gdzie ląduje właśnie ta glukoza znakowana fluorem, a zaraz Wam pokażę owe badanie, jak ono wyglądało. Tak. I tak jak wspomniałem wcześniej, dieta wysokotłuszczowa, w teorii tylko i wysokocholesterolowa, badanie histopatologiczne wykonane po podaniu glukozy znakowanej fluorem i jak reprezentowały się owe zmiany, możemy sobie zaobserwować. I tutaj nie ma znaczenia, tak? Ten przepływ substratu energetycznego glukozy u osobników zdrowych lub chorych, gdyż w przypadku niedotlenienia ludzkiego organizmu, czy w przypadku niedotlenienia, można powiedzieć, u świń, glukoza robi za tlen, gdyż jest to fizjologiczne zjawisko biochemiczne i tutaj nie ma znaczenia i pewne takie niuanse wpływają na to, czy rozwinie się blaszka miażdżycowa i zmiany miażdżycowe, czy nie. Tak? Więc zawsze warto stosować aeroby, tak? Aby wypalać różnego rodzaju śmieci. Tutaj mamy przykład zobrazowania zmian miażdżycowych. Jak wygląda przepływ węglowodanów i glukozy do tętnicy, aorty. Tak? Możemy przeczytać, jak wyglądają te zmiany w przypadku zdrowych osobników, chorych, jak reagują makrofagi na to wszystko. Gdyż bardzo lubią, tak? Makrofagi widzimy, jak w tętnicy, tak? Wzrasta poziom makrofagów. Można to sobie wszystko przeczytać, zobrazować, a zaraz będzie to fajnie pokazane na samym końcu różnego rodzaju właśnie zmiany pod wpływem węglowodanów, glukozy, jakie zachodzą w ludzkim i nie tylko w ludzkim organizmie. I tutaj nie ma znaczenia, gdyż na przykład u ludzi w wieku od 5 do 80 lat wykazują akumulację glukozy, czyli węglowodanów w aorcie, i dlatego sygnał aorty u ludzi jest stosunkowo wysoki, nie? No to jest zjawisko fizjologiczne, które wynika, tak, z pewnych uwarunkowań i możemy sobie tutaj zobaczyć, jak wygląda, można powiedzieć, taka pożywka, tak, bez pożywki, makrofagi, tak, stała ilość. Nie ma makrofagów, tak, mamy makrofagi fioletowe, tak, jak widzimy, jak ich poziom wzrasta. W przypadku błony, na której już jest, można powiedzieć, wolnej od czego? Niedotlenienia,
A gdy pojawia się różnego rodzaju niedotlenienie, to te makrofagi tam się gromadzą i produkuje się tlen, pojawia się blaszka miażdżycowa, jeżeli pojawiają się bakterie, jeżeli pojawiają się różnego rodzaju wirusy, przeziębimy się, to pojawia się blaszka miażdżycowa w postaci makrofagów, tak? I ta blaszka może być stabilna lub niestabilna, to zależy od modelu żywienia, który stosujemy, czy wysokowęglowodanowy, niezbilansowany, czyli taki, który nam zaleca Instytut Niedożywienia i Chorób Metabolicznych. Czy taki model wysokowęglowodanowy, zbilansowany, który opracował lekarz medycyny Jan Kwaśniewski? Tak, tych zmiennych jest kilka i to zależy wtedy wszystko, czy te zmiany miażdżycowe będą stabilne, czy będą niestabilne. Tak? I widzimy, jak namnaża się ta blaszka miażdżycowa pod wpływem różnego rodzaju zjawisk na błonie, tak? Wewnątrz tętnicy. Wewnątrz aorty, a jeżeli chodzi o żyłę, to widzimy, jak wygląda ten przepływ. W ogóle nie dotyczy żył, tak? Można powiedzieć blaszka miażdżycowa, chociaż one sąsiadują obok siebie, ale widzimy, jak wygląda przepływ. Takim bardziej czerwony kolor, tym widzimy, tak? 1 grama na mililitr, nie? Taki to jest wartość, można powiedzieć, przepływu tej glukozy znakowanej fluorem, a tutaj mamy w centymetrach sześciennych, tak? Tą powierzchnię zmian, która się pojawia, nie? W przypadku miażdżycy, nie? W związku z tym w dużym modelu zwierzęcym ze strukturą naczynia podobną do ludzkiej, miażdżyca tętnicy, ściany tętnicy, w tym SMC, tętnicy środkowej, gromadzi węglowodany. Jest to istotne do rozważenia przy interpretacji badań, tak? Tych PET-CT, glukozy znakowanej fluorem i może zapewnić mechanistyczny wgląd w dotychczas słabo poznane obserwacje z literatury dotyczącej obrazowania klinicznego na podstawie badań histopatologicznych. W związku z tym już teraz wiecie, skąd się bierze nic, bo skąd się nic bierze. I to tyle, co chciałem Wam przekazać w tym filmie na temat glukozy, węglowodanów jako przyczynie chorób układu sercowo-naczyniowego, jak również zmian miażdżycowych. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!